Like acuity. Nie chciałem wchodzić do góry. Dobra, fly. Teraz. A, to tutaj. I co? A stąd będę mógł? Czy muszę ten tak zapieprzać? Spróbujmy tak. Spróbuję sobie w ten sposób. Gdzieś odle... Nie. Tak się chował. O! Bo tu na lewo to ja nie szedłem. Jeszcze. O. Nie tu, ale tu. Dobra, te berisy to mnie nie... Dobra, chodź. Chodź. Bijemy się. Taki relaksik teraz. Dobra, Noctowl. Czy to lepiej ma co, żeby tam? Shadowballa, jakbym go nauczył. Tego Togepi. W sumie. Refle. Dobra. Jakbym Togepi właśnie nauczył Shadowballa. Nie, to nie ma sens. Dobra, zmieniamy. Rados. Zwłaszcza, że ziomek użył reflektor, czyli zniesienie obrażeń od tych special ataków, a Gieraz wleci, kramczek i... siemano. Tak będzie. Tak będzie. Patrzcie na to. A ty... O. To było super efektywne. Porypałem. To było ten Sky Attack. O nie, no. Aha. Ciekawe. Dobra. Katerina. Ja czy właśnie... Z tego mi... No! W drugą stronę patrz. Pójdź w drugą stronę. No odwróć się! O. Aha! Zaś ten ninja. Ninja bojnik. Skorupi, dobra. Togepi sobie da radę. No, już na taki poziom to mógłby sobie ewoluować Pokémony. A nie tak. 27 tutaj? To jest nie tak. Coś mi nie pasi. Ale chociaż globaczki jest, ale globaczika mogliby mieć. Ej, a jakbym... Jakbym tak zamiast... Staraptora sobie... Glyscorę ogarnął. Ale to fajnie by było mieć Glyscorę pod ten... Pod Hide and Move'a, czyli to, że... Jak ma trutę, to się leczy, jak dobrze pamiętam. Rzucić mu... Toxic Orban. Ten byłby niezniszczalny. Tak by było. Nie ma innej opcji. Ninja bojnik! Żegnaj! Zobaczmy co w tej jaskini w tym. Może coś ciekawego będzie. A co my tu mamy? I ciekawego. Może coś do złapania będzie tutaj. Aha. O, strength'a. No dobra.
No, dokładnie. Później przyjdzie Krzysiu i wiesz, co będziemy grać? Wiesz, co będziemy grać, jak przyjdzie Krzysiu? O, to w sumie nie wiem. Ale dostała wpierdala. To w sumie nie wiem, co ci powiedzieć. Czy po części gratuluję. Po części szkoda, że cały czas musiałeś siedzieć ten w szpitalu. Chyba tak mogę powiedzieć, nie? I co? Też tak narzekałeś? Jak tutaj na Twitchu? Kurwa, muszę tu siedzieć. Kurwa. Ile jeszcze? Da, fajnie było, no. Zajebista pogoda, a ty w szpitalu czekasz. Co ona już była? Ja tak... Taką... Ten... Jak nie da się pisać? Ja rozumiem, że to jest nie. Ona by... Nie było? To nie wiem w sumie, w takim razie. Ale mogę się pochwalić. Moment, ja zawróciłem? Ty, co ja robię? Moment, gdzie jest? Ej. Kurwa, zaś te zagadki. O, tu mogę iść. O chuj. Aj. Cholera. Zaś ci narciarze. No, dzisiaj zjadłem żurek. Było cudownie. Wczoraj... były problemy w pracy i musiałem zostawać dłużej, bo wyniknęły z mojej winy. Kurczę, tak... To odjebałem? No kurczę, no... Przed wyjazdem zapomniałem zmienić hasło, co miesiąc trzeba zmienić hasło, a później... Jak zawsze zaczynam pracę od 7:00. To bo musiałem zadzwonić na helpdesk, a on niekiedy działa albo od 7:00, albo od 8:00 i okazało się, że akurat wczoraj to od 8:00. Później były znowu problemy z tym, że coś dalej nie działało. No jebana biurokracja. Wiesz, no to... To jest trochę też zrozumiałe, że co miesiąc jest zmiana hasła, no bo wiesz, jakby... Podjebali ci czy coś? Chociaż... Nie wiem, w sumie to nie wiem po co. Nie, to nawet nie ma sensu. Nie wiem. W sumie to nie ma sensu. Jest taka możliwość. Co myślisz, że admin 1 to szybko rozwiązał? Cholera. Ja może... Nie chcę. O kurwa, no nie uciekł. No i niedobrze. Run. O kurwa.
No ale tak ten to... Pierwsza zabaweczka miała z tym pliczkosem z zaginieniem i do egzaminu. Ja obstawiam, że hasło to było jeden. Po prostu jeden. Zazwyczaj tak sobie dają. Aha! W sumie trudniejsze niż jeden. Co, jak co? Co, jak co? Trudniejszy niż jeden. Cześć, że... To było chyba w technikum. To... nauczyciel przyniósł laptopa i miał hasło. I tak... Ty się tak odpala na projektorze i nagle wyskakuje hasło. I tak patrzy. I mówi kurwa. Czyli nie mówi kurwa, ale takie... że coś... Ja nie miałem hasła. Jakie to jest hasło? Wypisuję. No i nie może się dostać. Okazało się, że po prostu trzeba było kliknąć Enter z pustym. I się logowało. Po prostu... Klasik. Oczywiście, że technik informatyk to był nauczyciel. Nie no, ja wtedy nie byłem pewny co do swojego życia, stary. Technikum mi w sumie nic nie dało. Nie ma o czym rozmawiać. Ja nie byłem na informatyce, ale szczerze żałuję, że nie poszedłem. Żałuję, że nie poszedłem. Chciałem pójść. W sumie. Bo... Nie mam czego żałować. To się... Słyszałem, że było ciężko. No to niektórzy mówili, że właśnie... Taki cyf, a. Mój znajomy to jeszcze jak się tam kumplowaliśmy tam... Jak jeszcze był w jednym na pierwszym roku. To dużo wynosił w sumie ze swojej szkoły i w sumie miał sporą wiedzę, zajawkę i tak troszeczkę było mi przykro. A. No w sumie to kurczę co... Po tych 4 latach, o. Okej. No. Ale jednak jakoś taką podstawową wiedzę to można ze wszystkiego wyciągnąć. Aktualnie są tyle też tych darmowych kursów, też płatnych kursów, ale też darmowe kursy na spokojnie wyrabiają. Ale dostać się w stronę takie właśnie strony informatyki to jest ciężko. Bo szczerze no, bo... Poczekaj chwilę. Kurwa. Dobra, na razie nie wyjebaj tej emotki, bo też mnie zaczyna denerwować. Nie mam dostępu. No kurczę, ale to wiesz... To zawsze jest takie... Zawsze jakaś taka podstawowa wiedza i jakiś taki dodatkowy start. Teraz to też właśnie się w ogóle dostać na kierunek, w sensie na kierunek, do pracy związaną z właśnie... Bo ja próbowałem na
na testera aplikacji. Testing pójść i co? I gówno. Tyle nauki, tyle wszystkiego. Nawet. To się najgorsze jest to, że nawet. Ja jeszcze nawet nie miałem ani jednej rozmowy o pracę. W sprawie testingu. Także. No. Szkoda. Szkoda. Liczyłem na to. No. No właśnie. Właśnie mój znajomy pracował właśnie w IT jako tester. I kurczę, no też chciałem się przebranżowić, bo mnie to zaciekawiło, że wiesz, poszedłem też na szkolenia, zrobiłem sobie kurs. Też się uczyłem tam z siebie. Więc zacząłem też wysyłać CV-ki, a ja nie wiem. Nawet nie miałem ani razu chociażby telefonu. Może z dwa razy dostałem odpowiedź na maila, że mnie nie chcą. Bardzo dużo osób po prostu też na to idzie. No, też tak obstawiam. Spodziewam się po prostu. A to tak fajnie wyglądało na początku. Jak jeszcze ziomek opowiadał na tych kursach, bo sobie robiłem kurs od C. Jak wszystko pięknie wyglądało i w ogóle. Fajnie. A tu. To. Poznajmy przepracować 3 lata w IT. O! Okej. No, no to GZ chociaż. Dlatego kurczę, no. Ja się no też próbuję. Nie tak, że ja już się odciąłem z każdej pracy, żeby tylko siedzieć w tym IT, co nie? Żeby próbować wejść w to IT. Ale. Też w inne roboty celuję, ale to. No, ale. Póki co, tak jak na razie, i tak też mi jest wygodnie w aktualnej pracy. Jak ja się tam. Dowiaduję o niektórych, że. Tak, odzwoniła do mnie jedna firma, ja mówię, wszystko zajebiście, wszystko prawie przyklepane. Ale dowiaduje się, że tam napierdalają mobbing. Ja mówię, o kurwa. Może jednak nie. Może sobie odpuszczę. To jest mi wygodnie. Potrzebny mi jest mobbing. Jakoś. O. Mobbing w IT? No. Nie. Ja podziękuję. A jak w ogóle się zastanawiałem, to było kiedyś. Nad pracą jako tester gier. To jak kurwa później też. No. Też kierowałem się już później ocenami tych pracowników. Nie miałem jakiegoś znajomego jako testera gier. To mówię, wow, może lepiej nie idę w to. A wszystko wydawało się takie piękne. Ale próbowałem sobie, to było niedawno, bo był ten, we Wrocławiu jest
firma, która ten Techland miał nabór do testowania gier, to się do Dying Light 2. Próbowałem ten wejść w to. Nie chcieli. Tam też nie podołałem. Byłeczko chciała dać stawkę poniżej niższej kraje, bo jestem studentem i chciała, aby inni pracownicy poczuli się urażeni, że znam więcej o nich. Aha. Uwa, czekaj. Jebę to nie. Nie podoba mi się. Na razie może nie widać gry. Albo nie, będzie widać, tylko... Ja będę widział tylko na OBS-ie. No prawda, no. Musisz być za 2 godziny? Nie no, ja 2 godzinki sobie posiedzę, no to na pewno. No bo co, przyjdzie Krzysiu. Trzeba jakieś TFT sobie zagrać, co? Albo arenkę w LoLu. O, kurczę, jak Krzysiu właśnie jest... Aha. To nieźle. Jak Krzysiu właśnie jest taki aktualnie na nie, na Valoranta, czy też na samego Lola. Nie wiem czemu teraz też tak na Valoranta. To kurczę. To kurczę, chociaż na arenki go wciągnąłem, żebyście sobie pograli w Lolu. Pozdrowić Krzysia? Czekaj, muszę wyjść... A! Dobra, na jakieś 2 godziny, okej. Okay. Ja nie umiem czytać dzisiaj. Nie. Bo ja przeczytałem, w sensie zrozumiałem, że za jakieś 2 godziny. Oczywiście, że pozdrowię. Ej, ale teraz idealnie ta emotka pasuje. Nie, nie. Dobrze, zostaw mnie w takim razie. Zostaw mnie. Stanę tu sam. Przecież nikt nie chce oglądać Pokemonu. Ale jak już się uparłem na to, żeby je dokończyć, to dokończę. Czy się dziwię? Nie. Jak jeszcze... Ale... Będzie za niedługo kolejna część Pokemonów wychodzić. Nie wiem, czy to nie w 2025 będzie. To uwierz mi, ja to będę grał. I ludzie będą to... Będzie to popularne, uwierz mi. Będzie. 100%. Ej. Dobra. Powodzonka, trzymaj się. To już, że chociaż nie grałem w TFT w tym czasie, to w ogóle by było. Ale przyjdzie Krzysiu. Się odpali może jakieś TFT. Nie no. Postaram się go wciągnąć albo na Valoranta. No. Dawno nie graliśmy w sumie Valoranta.
ciężko by było. A Albiona teraz też nie ma czasu. A nic nie ma czasu. Ale jestem z siebie zadowolony, bo w końcu nadrobiłem w ogóle, się nadrobiłem. To i tak są opóźnione TikToki z Eldena, ale kończyłem już wszystkie TikToki właśnie z Eldena i więcej nie mam nic do roboty. O. Nie mówiąc już w ogóle o tym, o YouTubie, który jest zaplanowany ostatni odcinek z Eldena w czerwcu, gdzie Eldena skończyłem w kwietniu. Ale to jest taka drobnostka. Ale no. Ciężka praca była po prostu przy tych filmikach i dlatego są takie opóźnienia. Tylko tak się zastanawiam, bo w sumie DLC do Eldena no jest za półtora miesiąca. Póki się za niedługo skończą. To trzeba będzie wymyślić. O nie, kolejna zagadka. Spójrzmy. O kurwa, no to ślizgawica. Mogę przepychać? Nie. Ja mogę zlatywać. Oj. A, dobra. Ja to mogę niszczyć. Ona się odwróci czy nie? Ale ona nie atakuje. Dobra, w porządku. Tyk. Dobra, i tu przejeżdżamy. Pięknie. Tu nie, tu nie. A i tak tu wjechałem. Tu nie. Moment, jeszcze raz. Jakoś tak się ładnie ustawić. A jakbym zjechał... Oj. A jakbym tak pojechał po prostu po prostej? O, to nie zadziała, dobra. A jakby... Oj, oj, oj. Zawrotka. Jakbym stąd zjechał? Główka pracuje. A jakbym pojechał w tą... No dobra, 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 dobra. To już było. Ciężkie się wylosowało. Ej, 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 tu jest dobrze. Oj, nie, ty. Dobrze. Tak zje... Ej, a jakbym... Dobra, tu. Podbija się w... A, nie podbija się. Dobra, schodki tu. Ciach. Ciach. Nie, tak nie chciałem. A jakbym się odbił... Nie, nie da się odbić o niej. Tu, tu, tu. Ona się odwróci. Okej. Ale co mi... Co mi po tym? Co mi po tym? Ja bym musiał tak... Okej, okay, na krawędziach są te. O nie. Aj, dupa. Jak zawsze. Quagsire. Jezu, uwielbiam tego poka.
Jest tak... Jest piękny po prostu. Czy ja w ogóle... Właśnie. Tortera będzie dobra na niego. Jego twarz po prostu, ta mimika jest taka przepiękna tego Quagsire'a. Taki... O! Jezus Maria, nie mogłem się wypowiedzieć. Nieważne. Wiadomo, o co chodzi, prawda? Tak to jest. Parę dni siły pracę siłową i już nie potrafię się wypowiadać. Ja no żartuję oczywiście. Nie mam. Praca siłowa jest spoko. Ej. Nie, coś tu nie działa. Coś tu jest nie tak. Tego tak nie mogę zniszczyć. Okej. Okay. A jakbym... Nie, to takie coś to już robiłem kilka razy. Muszę to porozkminiać. Czy z prawej strony coś jest takiego ciekawego? Bo tu wszystko tak przejechałem. Fajnie. Do tego jakbym mógł się dostać? Z lewej strony. Jak się dostać na lewą stronę? To też jest pytanie. W sumie to nie wiem. Ja wiedziałem, co robię. Ale co? Dobra, to teraz tak. Jakoś muszę... to w takim razie... Nie mógłbym... jechać tu. Czekaj. A jakbym teraz tak... Oj. Okej. Okay. Okej. Okay. Też jest ciekawe. To zrobiłem takie coś. Dobra. Pogubiłem się. Generalnie jestem bardzo inteligentną osobą. Zagadka za trudna. Nie kłamie. Nie jeden by polek na niej. Czegoś ona musi bronić. Trzeba zjechać tędy. Po coś ona tu jest? Po coś ona tu jest? Kaliper. Zmienię już sobie na Torterę. Ten to lepiej... Kurczę, nie wiem, czy... Nie powinien być właśnie... Na ten moment ostatni, czy coś. Łap. A nie. Nie no, chwila. O. Zapomniałem nawet, jak się złapuje. Nie mówcie, że mi przerzucił... Dobra, myślałem, że mi wyrzuci poka. A to tak nie działa, no. Jest Razor. Właśnie, bo tak patrzę. Ja i tak overleveluję te poki przeciwnika, mimo że... Ja za dużo staram się nie expić.
za dużo. Prawda? Omijam te bitwy tak specjalnie, żeby nie walczyć. No to może mnie też po części zgubić trochę. Bo... nie ekspię. Ani nic. I później okaże się, że wychodzi taki trener. Super Koks, 3000, 70 poziomy i co wtedy? Ja mówię, aha, a mogłem ekspić. A ja bym taki... hop do przodu. Phoenix? Okej. Okay. Dobra. Chociaż Stardi nie będzie miał. Dzisiaj w ogóle sobie zaparzyłem jarbki. Byłem szczęśliwy, że zaparzyłem sobie jarbkę. Biorę sobie swoją jarbkę. Chcę się napić swojej jarbki. To się okazuje, że moja strzałka jest zapchana. Ja mówię, aha. Musiałem stać nad zlewem, żeby ten... O. O. Chodźcie, kocie. Się okazało, że po prostu... I się po prostu okazało, że jest zapchana i musiałem stać z 10 minut nad zlewem i wykołaczką grzebać w słupce, bo zazwyczaj powinno się mieć taki dzelek, że się wkłada do tej rurki i ją się czyści. A ja jej nie mam. No tak się zdarzyło. Ej! Chwila. Skoro to tak działa... Dobra, dobra, dobra. Patrzcie na to. I teraz tak. 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 O? O? I co teraz? Jesteśmy już... prawie że w domu. Teraz pytanie, jak... jechać na ten środek. Ja mam jakieś miejsce, żebym mógł zjechać. Stąd nie zjadę na to. No nie ma szans. A z lewej strony to jest, są schody. No ale ze schodów to chyba też nie mogę. Nie no, stąd mnie nie poprowadzi. Dobra. Nieważne. Nic nie mówiłem. Dobra. Łatwa ta zagadka. Za pierwszym. Elegancio. Gorzej, jak będę musiał to powtarzać. Torterę sobie uleczę w sumie. Dobra. I teraz tak. I... to są lodowe poki, lodowo-wodne. To takim moim spoko openerem by był... co jest Staraptor? I ten Togepi sobie tam siedzi spokojnie. A Staraptor może wejść? Chociaż nawet Magnet Zone. Chociaż nie. Dobra, otworzę to Staraptorem. A to nie jest ta typiara, co ma Snowvera, w sensie albo ma Snowna? O kurde, to ten Staraptor mógł zostać. Dobra, Snowver, dobra, ale będzie miał albo ma Snowna. Albo ma... albo... albo ma jego ewolucję. Tak, o to chodziło. Nie będę się dalej pogrążał. No, ale on jest właśnie lodowo roślinny. Właśnie Staraptor... Staraptor na to jest genialny.
skurczoną. Medicham. Okej. Okay. Steel Staraptor. Z Pokémonem typu walczącego, a walczące są słabe na ten. W sensie jakby... Latające są super efektywne na... Aha. A na Rock Slide'a. Tak też się zdarza. Dobrze, Staraptor jeszcze przeżyje. Porząsiu. O, Full Restore. To w sumie też spoko. Bo zejdzie z tych pod. No ja nie mam zamiaru. Moje przyrzeczenie dalej trwa. Nie będę używał żadnych pod. Okej, okay, Medicham, czyli Fighting plus psychiczny. Co ja bym miał na niego? Bo tak. On. Później co będzie? Fighting psychiczny. Czy ja coś mam takiego ciekawego na niego? I tak powiem szczerze, że ciężko. Więc wróciłbym Magnezona. Magnezone. A ja jej mówię Magnet Zone. Dobra, pytanie, czy ona użyje ponownie? Na pewności flaszka, no. Okej, okay, Brick Breaka. I'm starty, koleżanko. I tu cię zaskoczę. Nie wiem, czy nie ma Pelipera w sumie. Michael zabija teraz Magnet Zone'a. Teraz pytanie, co ona wyciągnie ze swojej karty? Ja bym albo Masnowna stawiał, ale jeżeli ma Pelipera, to będzie dupa, więc Houndooma wyciąga. A Houndoom ma... Nie ma Pelipera. Dobra. Teraz już wiem. Dobra, no co? Flamethrower i do przodu. Houndoom jest pięknym pokiem. Od właśnie za każdym razem mówię, że w tej drugiej generacji, gdyby nie Typlosion, to bym grał Houndoomem. Nie było miejsca na dwa ogniste poki po prostu. A Typlosion to był piękny też. Dobra, jest ten. Abo ma Snow. O! Dobrze mówiłem. A ja się tak obawiałem. A nawet nie było czego. Może ten Gepis sobie ewoluuje w tym momencie. To by było... super w końcu. Ewolucja... Jest! Nareszcie! Tyle walczyłem o to. Teraz tylko Stone'a kupić. No i pięknie. No ale słodziaszek. To się Togepi jest... najlepszy. To się... tylko taki słodziaszek. Tego nie potrzebuję, bo w sumie Dazzling Gleam. Grałem świetnie, super. Przedostatni. Bliżej końca. Czyli odznaka. Jeszcze. Dobra, czyli Rock Climba będę mógł używać. To w takim razie. A, bo w sumie ja ubiłem lidera, a miałem pomóc Baremu. Też prawda. Miałem pomóc Baremu, a ja się zająłem liderem. Palić Barego.